Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. I can't get it close.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Nanolex i Wheel Cleaner, produkt do felg w koncentracie. 750 ml, produkt dostałem od dystrybutora. Wysłał, po prostu zwyczajnie wysłał z powłokami. Powłoka była? Chyba już była, albo i nie była, nie wiem. Zresztą, nieważne. Mam go za darmo, żeby nie było, mam go za darmo, za co bardzo dziękuję. Bodajże chyba Jakub ma na imię? Chyba tak. Kurczę, chyba Jakub. Zresztą, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli chodzi o ten produkt, zapach właśnie, zapach. O, zacznijmy od zapachu. Zasadowy. Tutaj nie uraczysz kwiatuszków, sandałów Micha. Taka typowa zasada. On mi się z czymś kojarzy, ale to później. Na wstępie widziałeś jazdę 1 do 30, 1 do 20 i później nie było 1 do 10. A dlaczego to później? Później było 1 do 5, 1 do 1. No i cóż mogę powiedzieć? Ostry zawodnik. Naprawdę ostry zawodnik. 1 do 30. Ta piana nie jest obfita. Poślizg też nie jest jakiś rewelacyjny, ale domywa. Domywa naprawdę fantastycznie. 1 do 20 i tu się zaczyna przyjemna praca. Przyjemna praca, gdzie ta piana jest naprawdę fajna. Taka, no może obfita. O właśnie, obfita i ten poślizg jest trochę lepszy. Produkt ogólnie jest oleisty. I później przeskoczyłem na 1 do 5 z tego względu, że to był jazda na felgach bez zabezpieczenia. I tam też fenomenalnie. 1 do 1 również cudownie. Także tu pod tym względem naprawdę środek bardzo mocny. I pH wcale nie jest jakieś kozackie. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten cleaner, chciałem też sprawdzić, jak ma się sprawa z zabezpieczeniem. Czy na przykład usuwa woski, tudzież jakieś kudeki. Stwierdziłem, że zarzucę SSW i po kolei będę sobie trzaskał na feldze ramię i sprawdzał, pędzlując oczywiście, czy znacznie podgryzie. We'll be right back.
I teraz tak, jakbym się miał bawić tym produktem, to bawiłbym się 1 do 30. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, 1 do 20 na powłokach oczywiście, na woskach, no kurczę, nawet 1 do 30 może. Quigwaxy, kudeki może delikatnie podgryzać. Więc tutaj ostrożnie, skakiwanie nawet 1 do 1, tutaj gdzieś chyba jest nawet tak, 1 do 2, do 1 do 10. Bardzo mocno, bardzo mocno. 1 do 1, tak jak zauważyłeś, nawet podgryzł SSW, ale produkt grubo pod, zamula. Zamula, naprawdę zamula. I teraz tak. Moim zdaniem, słuchaj, no produkt, on nie daje mi przyjemności z pracy. Z tego względu, że 1 do 30, no rewelacji nie ma. 1 do 20 może mi podgryzać zabezpieczenie. Oczywiście na powłokach, no nie zje ci tej powłoki, ale może dziubać. Woski na pewno, jestem przekonany, bo kurczę, no zażar ten SSW. Chociaż inaczej, takiego twardziela jak Fusso, no to nie zabije go od razu, wiadomo. Ale może, tak jak powtórzę się, może podgryzać. Produkt, tak jak mówiłem wcześniej, on nie daje mi takiej frajdy. Nie daje frajdy, zapach kurczę jest średni. Zapach jest średni, przy 1 do 30 czyszczenie też nie ma rewelacji, ale zobacz, co ten skurczybyk robi w koncentracie. Yeah.
Ogień, co? Wewnętrzna strona felgi, jeżdżona cały sezon letni, leżała całą zimę. Czekała, żebym właśnie na takie testy, bo jak widzę, że produkt jest kozakiem, całą zimę leżała, dwa podejścia i tak naprawdę za trzecim razem wskoczyłem z tire cleanerem i tam on nie miał za wiele co robić. Obłęd. Jeżeli chodzi o ten zapach, to właśnie przypomina mi któryś z cleanerów do opon. To, co on robi na oponie, to jest nieporozumienie. Naprawdę. Mega. Ja ten produkt lepiej widzę na oponach niż na felgach. Zdecydowanie. No jeden... No koncentrat no w ogóle wymiata. Jeden do jednego również. Jeden do dziesięciu też pięknie ściąga. Zresztą. Teraz tak. Podsumuję, a później zaproszę Cię do dalszej części filmu, gdzie będę chciał Ci pokazać, co ten skurczybyk potrafi bezdotykowo. Bezdotykowo. I tak ten produkt widzę. Dla blokersów. Przepraszam za wyrażenie. Jedziesz na mainie, bierzesz sobie tego zawodnika, rozrabiasz sobie 1 do 20, 1 do 30, mając zabezpieczenie. Nie mając zabezpieczenia, 1 do 5, 1 do 10, trzaskasz go na fele, lecisz nim opony i masz po prostu poezję. Tak widzę ten produkt. Jeżeli miałbym, raczej ja go nie widzę do bieżącego mycia. O, może tak. Wyjątkowe sytuacje, szczury, idealnie, naprawdę perfekcyjnie. No dobra. Moją subiektywną opinię znasz na temat tego produktu. Mocny zawodnik, który mnie osobiście nie daje przyjemności z pracy tym produktem, czyli nie nadaje się jak dla mnie do bieżącego mycia. W dalszym ciągu mistrzem jest Excede. Może tak, Excede. I na tej samej półce, powiedzmy, jeżeli chodzi cena, jakość, jest Shiny Garage. A może nawet troszeczkę lepiej jest Shiny Garage, bo pachnie. Pachnie kolą chyba bodajże z tego, tak, kola taka, no przyjemny zapach, czy kola albo chyba kola, tak, bynajmniej przyjemny zapach. I tutaj no niestety tego nie ma, nie ma tych achów i ochów, ale robotę robi mega. No dobra, żebym się nie zapętlał, nie zawijał, nie zabierał Ci czasu, ja się z Tobą żegnam, a Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, zobacz, co ten skurczybyk robi bezdotykowo. Cześć!